Wilk Wilczewski po wygranej 6-rundówce. Jak byś opisał dzisiejszą walkę? Nie no, cieszę się, że wygrałem. Szkoda, że tylko nie poprawiłem bilansu walk wygranych przed czasem, bo było blisko. No ale ogółem jestem zadowolony. Ten rok też ten zaliczam do udanych, także cieszę się, że jest tak, a nie inaczej. Że są na razie na moim koncie walki wygrane. No właśnie, niewiele brakowało do nokautu. Niewiele brakowało. Trafiłem go pierw na wątrobę. Efekt był od razu przykląkł. Później go trafiłem czysto na głowę. I może za trzecie razy niepotrzebnie zacząłem się z nim za bardzo szarpać. Mogłem wyczekać i trafić i mogło być po walce. Ale no, widać, że jest jakieś tam doświadczenie, jeżeli chodzi o to, że kiedy zawodnik jest trafiony, jest u mnie jeszcze nie do końca takie, jakie powinno być. Chodzą słuchać, że miałbyś w niedalekiej przyszłości zwalczyć jakiś większy pasek. Coś na ten temat możesz powiedzieć? No dzisiaj jeszcze nie chcę nic mówić, bo do końca nic nie jest pewne, ale na pewno coś w przyszłości będzie, bo praktycznie już mamy 17 walk zawodowych i czas najwyższy już o coś poprosić poważnie. Dziękuję, do powodzenia.